Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale kryptomani.com.pl i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz do zaglądania na naszą stronę internetową o tej samej nazwie i też jej subskrybowanie o tej samej właśnie nazwie kryptomani.com.pl, gdzie dowiecie się sporo informacji na temat kopania metod Proof of Stake oraz masternodów, gdzie można kopać tą metodą na jakichś platformach, na jakich pulach. Także jest wiele informacji. Dzisiejszym tematem będzie platforma pól wydobywczy, który już był u nas omawiany i opisywany, czyli Stack of Stake. Jest to dość prosty pól, były teraz zmiany, dość bardzo istotne dla tego pula. I teraz przejdziemy właśnie na tą platformę Stack of Stake. Rejestracja jest bardzo prosta, albo przez własnego maila, albo można przez Google się zarejestrować i tyle, potwierdzić maila i zabezpieczyć swoje konto w settings. Jest program referencyjny i jeszcze będzie loyalty program, czyli lojalnościowy. Ale to jeszcze go nie ma, ale będzie wkrótce. To jest jedna ze zmian. W Explorer, czyli ogólnie na co się pozmieniało ciekawego i na dobre. Tu mamy alfabetyczny spis, możemy sobie ustawić kryptowalut, jaki jest ROI, kto jest głównym takim prowadzącym, czyli kto najlepiej się teraz właśnie wydobywa. Kto najwięcej stracił, kto jest wyżej ustawiony w market capie, kto niżej i projekt według punktów, według score. I teraz tak, właśnie to się pozmieniało. To, że będziemy sobie jakąś kryptowalutę, taką ciekawszą, w sumie wybierzemy. Na przykład wejdziemy sobie, poszukamy polisa. Ostatnio wycofaliśmy stąd polisę na My Container, bo tam bardzo fajnie kopie, ale nie powiem, żebyśmy tu coś zaczęli działać z powrotem więcej na Stake of Stake. I tutaj mamy poliska na przykład i proszę bardzo, tak sobie klikamy. I tak, przyszłościowo będzie jeszcze profit kalkulator, że będziemy mogli sobie wyliczyć zyski, ile nam tego ukopie przy danej ilości. Ogólnie polis ostatnio ma fajne wzrosty, miesięcznie też jest do przodu, rocznie właśnie takie wykresy doszły, to jest dobra sprawa. Ostatnio widzicie, był fajny moment na zakup polisa, tak mi się wydaje, nie jestem, jak to można powiedzieć, doradcą finansowym, ale dobry moment chyba był w tym obecnie. Można jeszcze sobie Coin Specification sprawdzić, całą specyfikację tej kryptowaluty. Przyszłościowo też będzie można niekoniecznie przelewać na przykład z giełd zakupionego polisa, tylko będzie można kupić u nich, to już niebawem, że za Bitcoina będzie można kupić lub ewentualnie sam depozyt złożyć, polis depozyt. I tak samo jest z innymi kryptowalutami tutaj. To jest dobra sprawa zrobiona, że będziemy mogli sobie monitorować na tych wykresach, jak się polis ewentualnie zachowuje na rynku miesięcznie, tygodniowo, obliczyć ile nam ukopie przy danej ilości i to jest właśnie z tych takich nowych rzeczy. Ogólnie na portfolio też jak przejdziemy, na razie mamy tutaj mało kryptowalut, mamy trochę mąki i też jest właśnie cały wykres ile nam tego było tygodniowo, miesięcznie i tu powinno być rocznie. Najwięcej tutaj mieliśmy gdzieś około 75, ale teraz poszły wypłaty. Przerzuciliśmy polisa na właśnie mały kontener. I teraz tam testujemy, bo tam nam się wydaje, że będzie lepiej, ale nie mówię, że tu nie będziemy inwestować i jakieś jeszcze inniejsze kryptowaluty na tym polu, bo naprawdę bardzo ciekawie rozpracowali, poprawili tą stronę.
I to właśnie bardzo przejrzyście wygląda. I właśnie takie właśnie ciekawe zmiany są. Jeżeli właśnie chodzi o... Zaraz przejdziemy, Monkey Project, właśnie to mamy. I tutaj właśnie, jeżeli nam kopię, to możemy właśnie sobie zobaczyć, jak to nam wszystko przybywa. Będzie jeszcze właśnie przyszłościowo na tych kryptowalutach, co będziemy mieli, będzie właśnie Express Trade. Szybko będziemy można sprzedać za Bitcoina. Tutaj mamy też właśnie szareczkę, żeby depozyt, tak samo na wypłaty. Bardzo prosto, przejrzyście jest to zrobione. Wystarczy adres wkleić, później potwierdzić na mailu, ile chcemy wypłacić i koszt, jaki będzie wypłaty. Także jest to bardzo fajnie zrobione. Można też właśnie polecać i reklamować tą platformę wydobywczą, ten pool. Także wiele ciekawych zmian na lepsze, moim zdaniem, i będzie jedną z czołowych, mi się wydaje, poolów na ten moment pod względem właśnie kopania różnych kryptowalut. Mam nadzieję, że dodadzą jeszcze więcej jakichś bardziej ciekawszych kryptowalut. Na razie są sporo z mniej znanych, ale jest parę ze znanych. Jest Redcoin, jest Polis i jeszcze tam parę innych. Koloksum też jest. Także warto mieć na uwadze tego pula, ewentualnie zacząć już kopać na nim, bo naprawdę świetnie już jest strona zrobiona. Jeszcze jak dodam tam te opcje, które jeszcze nie są dostępne, to już będzie naprawdę super. Niebawem zapraszam na filmik. Jeszcze raz zrobimy filmik o MyContainer, gdzie pokażemy, jak nam ten polis działa, bo już przerzucony jest tam polis. Także myślę, że będzie ciekawie. Czytajcie też newsy, wszelkie u nas to są, związane z kryptowalutami, gdzie kopać, co się dzieje w danych projektach. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego filmiku.